A przed nami kolejne wydarzenie mistrzowskiej edycji. Edyta Górniak, mówiąc o niej, wyczerpała wszystkie komplementy. Bo to jest brylantowy mikrofon piątej edycji w wielkim przeboju. Janis Joplin, Laura Samojłowicz. Laurko, przyznam się, że stęskniłem się za twoją orientalną urodą, naprawdę, i głosem fantastycznym. Rudy, ty się też stęskniłeś za naszą Laurką? Bardzo, i moje Kaszuby całe lubią cię tam, wiesz, naprawdę. Pozdrawiam całe Kaszuby. Ja, proszę państwa, niczego nowego nie powiem, prawdopodobnie nie będę mówił, że to było czyste, że to było świetne, rytmiczne i tak dalej, i tak dalej. Jedni mają większe szczęście, inni mniejsze. Ty trafiłaś na genialną piosenkę i po prostu genialnie ją zaśpiewałaś. Dziękuję ci bardzo, to poproszę, żeby Edyta powiedziała, czy było czysto, czy było rytmicznie. Cześć, Laura. Witaj, Edyto. Wyszłaś w bardzo fajnym charakterze, ale to jest taka piosenka, która wymaga tego, żeby śpiewać do tyłu, żeby posadzić to. Przyspieszałaś to. Ja wiem, że tutaj emocje i tak dalej. No ale wiesz, nie będziemy zawsze wam współczuli tego, że macie tremę. Kogo to nie interesuje tak naprawdę, my to staramy się wytłumaczyć widzom. I taka piosenka musi być zaśpiewana z takim, wiesz, laid back. A ty to śpiewałaś za bardzo do przodu. Ale poza tym oczywiście barwa piękna, charakter bardzo fajny. I ile punktów, Edytko? 4 punkty. Rudy, proszę. Ja muszę bronić tego, że ja nie słyszałem żadnej tremy tam. Przepraszam cię bardzo. Dla mnie to było bardzo odważne i mi się podobało. Ty decydowałaś się na takie różne dziwne tam dźwięki i partery jakieś choreograficzne, ale to mi się podobało i to leżało. 6 punktów. No, super. Elu, ile punktów? Rudy Łaskawiec. Nie, Laura, 4 to jest, to będzie sprawiedliwie. I dobrze, nie, 4 jest okej. Okay. Nie, 1-0. No ciężko śpiewać jak Janis, nie prowadzić takiego rock'n'rollowego życia. W końcu średnia to jest 4,7.